Karol. 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 Gdzie masz takie słuchawki? Witamy bardzo serdecznie. Prosto z Wimbledon Sport Center CCD. Już za kilka chwil rozpocznie się mecz pomiędzy Wartą Poznań i LZN Czerkasy. Ten mecz komentują dla Państwa Michał Kopczyński, cześć. I Piotrek Przyborowski. Zapraszamy na to spotkanie. Pierwszy sparing podczas tego zimowego zgrupowania w tureckim CIDE. Już za chwilę początek tego pojedynku. Michał dzisiaj obok mnie. Michale, czego spodziewasz się po tym pierwszym meczu zielonych w CIDE? No cóż, to jest pierwszy sparing na obozie. Wiadomo, że jeszcze wielkiej wagi do wyniku nikt nie przywiązuje. Natomiast na początku chcesz budować swoją pewność siebie na zwycięstwa, więc na pewno każdy drużyn zagrał wygraną. No ale przede wszystkim takie sparingi służą do tego, żeby po pierwsze do przygotowania fizycznemu. Zawsze to jest fajna jednostka dla zawodników. Nie jakiś ciężki, wyczerpujący trening, tylko zagrać mecz, wygrać piłkę. No oprócz tego to, co wszystko zrobiłem, taktyczne sprawy na obozie i wcześniej w Poznaniu, no jest to okazja, żeby to sobie posprawdzać, potestować w warunkach meczowych. I zaraz zobaczymy, jak ten właśnie pierwszy test w Turcji będzie wyglądać w przypadku Warty. Zaczniemy od składu zielonych. Sprawdźmy ogólnie składu obu drużyn. W bramce dzisiaj z numerem 33 Mierzej Grobelny, dalej w obronie Jakub Kiełb z numerem 3, Dimitrios Stavropoulos z numer 4, 44 Dawid Szymonowicz, 34 Wiktor Pleśnierowicz i na lewym wahadle dzisiaj zawodnik testowany w pomocy Nino Majempa z numerem 8, 16 Miguel Luis, 6 Maciej Żurawski, 47 Tomasz Przykryl i 9 Marta Neppelta. Tylko ostatnich zawodników to
nasi dzisiejsi napastnicy. Zaraz przejdziemy do drużyny gości, ale czuję, że już za chwilę też czeka nas pierwszy gwizdek tego pojedynku. I zaczynamy to spotkanie. Michał, wspominałeś tutaj o tym, że te zimowe sparingi są takim testem zwykle tego, co później chcemy oglądać już na przestrzeni tej rundy wiosennej. Tak jeszcze zanim przejdę do składu naszych dzisiejszych rywali, ty w ogóle pamiętasz, który to jest swój zimowy obóz przygotowawczy? Jakiś 125. Nie no, precyzując, chyba w samej Turcji to jest siódmy bądź ósmy. Jest to bardzo popularny kierunek wśród polskich i nie tylko polskich klubów z całej Europy. Tutaj drużyny przyjeżdżają. Myślę, że zgrupowanie jest rok, odkąd biorą piłkę, czyli już od kilkunastu lat, ale właśnie chyba zdecydowana większość tych zgrupowań zimowych to była właśnie w Turcji. Tutaj na Rivierze. Turcja to jest też popularny chyba kierunek właśnie w polskich klubach, co widzę zresztą również w tym sezonie, bo tak tylko Śląska. Oprócz Śląska i dwóch drużyn, które pojawiły się w Hiszpanii, Piast i Stal. Są w Hiszpanii, ale poza tym 15 zespołów w Turcji, większość z nich tak naprawdę w Belek. I tylko my z EKS-em, poza Belek, poza tym chyba jeszcze nie. Ale to tak jak w jednym rejonie, nie? Bo Belek, Antalya, maksymalnie kilka drogi od siebie. No właśnie, podczas takich zgrupowań gdzieś się spotkać z jakimiś kolegami? Ja tak. Który gra w Barcie Węgierskiej, dawnego znajomego z Lechii Dominika Wodziaka, też w innej węgierskiej drużynie tutaj w hotelu razem z nami. No oprócz tego jest z nami EKS, z którym też oczywiście wielu kolegów i znajomych mamy. Tak, że przedstawiciele EKS-u nawet siedzą sobie pod nami, obserwują nas, ale chyba nas nie przeczytają za bardzo, co? Za bardzo jesteśmy elastyczni. Tak, dzisiaj jesteśmy. Właśnie się zastanawialiśmy, jaki to jest kolor, czy to jest nowy, czy taki żółty. Mielibyśmy pewnie dużo prostszą nazwę, gdybyśmy nie mieli tutaj podczas tej transmisji używać. Odblaskowe na pewno. Odblaskowe, tak, to na pewno. Te stroje na razie całkiem pozytywnie się nam kojarzą, bo mieliśmy tylko raz sparing z Lechem Poznań w Górzewskiej. Tak, ten właśnie wygrany. Okej, to może to będą nasze szczęśliwe koszulki. Nie, na pewno efektownie wyglądają. Przeciwnicy też trochę nietypowych, fioletowych, więc mamy ciekawe zestawienie dzisiaj kolorów. Takie nowoczesne. Ja tylko muszę wspomnieć o naszym sponsorze, partnerze tego zgrupowania pod względem technologicznym, bo ta transmisja jest również możliwa dzięki właśnie firmie 2K4K, która użyczyła nam sprzętu na to zgrupowanie, te zdjęcia, które gdzieś na cloudzie pewnie teraz robi, oraz również ta transmisja są właśnie możliwe dzięki wsparciu tejże firmy. Początek spokojny. Tak, spokojny. Nasze zadanie. Widać, że Ukraińcy raczej chcą grać piłkę. Bo na razie wymieniają te podania, rozstawianie całkiem sensownie. Środka pola do Martina Eppela. Tomasza Przykliwa i Kuba Kiełba. Winien jestem jeszcze oczywiście Państwu skład naszych rywali tutaj w bramce 21 imieni Kucherenko. To zawodnik, który jesienią nie grał za dużo, właściwie wcale. Więc też mi dzisiaj jego spora szansa. Nasz dzisiejszy rywal podobnie jak Warta dopiero zaczyna zgrupowania niepozbawiania właśnie sparingów. Dalej wybrane 23 Oleksandr Nasonow, 55 Kowaliow, 17 Dienis Norenkow i 95 Pietro Stasiuk w pomocy Sierki Rybalka z numerem 37, 10 Vitali Bojko, 70 Wysław Naumeć, tutaj akcja właśnie lewą stroną z kolei boiska, 7 to Sierhij Szestakow, 11 Henani Pasić i z numerem 9 to Maksić Priadom, a teraz Andrzej Grobel zacznie od własnej ręki. Tak,
klasa zawolenia, jakie tu podane zawolenie, dłuższą podanie przeniesienia na naszą połowę, ale na drodze blokowane przez naszego obrońcę, przypomina Szymonowicza i zdawane bramki. Dzisiaj też trzeba przyznać, że kontynuacja tej ślicznej pogody nie miał podczas zgłowania w Sidze, bo no w Turcji różnie było. Bardzo różnie. To chyba, jeśli prognozy na sezonie się sprawdzą, to to chyba będzie najlepsze zimowe zgrupowanie pod względem pogody, na jakim byłem w Turcji. Bo tutaj bardzo lubi sobie popadać bardzo dużo albo sporo, a w tym roku mamy piękne słońce już kolejny dzień i tak ma być jeszcze przez tydzień z tego co patrzyłem, więc wymarzone warunki do treningów. Warunki tak naprawdę do pracy dla nas wszystkich, nie ma tego wiatru, nie ma tego deszczu. To na pewno nasi rywale mieli okazję doświadczyć w zeszłym tygodniu, bo chyba spore deszcze w Turcji widać były, zresztą docierały do nas te informacje, czy to właśnie z Belek, choćby ze zgrupowania naszego rywala z Lecha Poznań. No deszczowo było. Zgadza się, że ten poprzedni tydzień dużo padało, ale na nasz przyjazd pięknie się pogodziło. Przywieźliśmy dobrą pogodę po prostu. Też nie wiem skąd. Chociaż powiem ci, że ponad dwa dni temu w Poznaniu, czy nawet wczoraj 10 stopni. Tak, więc chyba też tam mogli być przyszła. Zobaczymy, czy uda nam się z kolei przywieźć dobrą pogodę do Poznania później. Widzę, że później będziemy przyczynieni do słoneczka 16-18 stopnia. Wrócimy w polskie realia, jakby w Rosie będziemy przygotowywać się grać pierwsze mecze. No ale tak, taka uroda naszego kraju. No właśnie, czy ty w ogóle uważasz, że rozgorzała dyskusja na temat tych zgrupowań ostatnio, że po co polskie kluby wyjeżdżają za granicę, żeby się tutaj przygotowywać, skoro później przyjeżdżają i grają na tej tak dość mocno zmrożonej wtedy murawie w naszym kraju? No tak, bo nie ukrywajmy, jest to zupełnie inne granie na takiej murawie, ale tym co później zostajemy w Polsce, czy jak jesteśmy zmuszeni też trenować często na sztucznej murawie, żeby to w ogóle miało, ten trening miał sens. Więc okej, okay, to dalej jest piłka, boisko ma te same wymiary, ale jednak zupełnie inaczej piłka się zachowuje, inaczej robią stawę. Jest to duża różnica. Ale kurczę, no chcesz jednak trenować w dobrych warunkach, chcesz ćwiczyć różne taktyczne elementy, taktyczne również podszkolić, no oczywiście dużo lepiej robi się w takich warunkach sprzyjających treningu na ranniejszej, bardziej miękkiej murawie. No i ja bym jednak chyba pozostał za tymi wyjazdami jednak w te cieplejsze miejsca. No właśnie, chyba tutaj... Chyba tutaj dość trafnie zauważyłeś fakt, że po prostu jeśli chcesz grać później piłkę, to musisz też najpierw przetestować. Po prostu więcej w stanie zrobić w takich warunkach. A teraz też już wszystkie, wiadomo, przez paru ładnych lat wszystkie stadiony w Polsce mają boiska podgrzewane, więc ta jakość też na pewno jest i tak dużo lepsza niż była jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu. Teraz nasi rywale atakują lewą stronę boiska. Mieliśmy jakieś echo na transmisji, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko jakoś się schowało i ten dźwięk będzie już dobry. Dajcie nam znać zresztą na czacie. Teraz rzut rożny. O, jest już okej z dźwiękiem, dał nam sygnał Poznań. Pozdrawiamy tutaj naszego rzecznika prasowego Piotra Leśniowskiego przy tej okazji. Pozdrawiamy, rzut rożny dla Czerkasów. Na razie tu spotkanie się toczy raczej na naszej połowie, ale my dobrze ustawieni w obronie, więc bez żadnych groźnych sytuacji. Szansa na kontrę dla Warty. No i to będzie dobra szansa chyba, Miguel Luis tutaj, niezły przerzut. Na lewą stronę do Maćka Żurowskiego, ten opanował piłkę, ale jednak dobre wyjście bramkarza. Dobre wyjście bramkarza, no trzeba tutaj pochwalić na pewno Miguela za ten przerzut.
Tak, świetne podanie. Tempo zmieniające stronę podczas kontry, tego szukamy. Ale to dobra interwencja bramkarza. Maćkowi tak naprawdę odskoczyła ta piłka minimalnie, ale to wystarczyło, żeby bramkarz to wyczyścił. Teraz leży na boisku Wiktor Prosinierowicz obok, to Kuba Kiełb, ale wstał już. Przypominamy, że dzisiaj Kuba Kiełb... W roli kapitana. W roli kapitana i też dzisiaj Kuba Kiełb będzie gościem Green City Life, naszego nowego formatu, więc zapraszamy już na godzinę 21 czasu tureckiego, ale w Polsce to będzie 19. Przyznam szczerze, że gubię się już w tych naszych planach trochę na Turcję i tym, co tutaj się dzieje. Ale wysoki, mocny pressing z naszej strony. Próbuję przycisnąć. Ekipa siedzącego tutaj tuż pod nami, trenera Dawida Szulczka. Nie, dobry pressing z naszej strony, ale fajnie też mimo wszystko utrzymali się przy piłce i wymusili faul Ukraińcy. 10. drużyna Ligi Ukraińskiej. To właśnie jest nasz dzisiejszy rywal. Co ciekawe, w kadrze sami zawodnicy właśnie z Ukrainy. Ale jak tak szukamy tutaj analogii, biorąc pod uwagę, że to jest Beniaminek ukraińskiej ekstraklasy, to należy w sumie przypomnieć sobie Wartę z tego pierwszego sezonu, bo ona też po awansie nie miała jeszcze w składzie... Sami Polacy? Tak, nie miała jeszcze żadnych obcokrajowców. No przyszedł tak naprawdę wtedy Robert Iwanow. Tak, Robert Iwanow. Jako taki... Mario Rodriguez? I Mario Rodriguez później? Też później. Później dotarł. Oj, tutaj... Ciekawe zagranie Dawida Szymonowicza. Wszystko też w trudnej sytuacji, celne zagranie Jacka Grobelnego, więc brawo. Świetne podanie teraz naszego testowanego zawodnika do środka, tam świetnie zgrał przy Pelen. MNP zmienił stronę i mamy okazję do rzutki. Ciekawe tutaj też zachowanie Kuby Kiełba. Ładna akcja. Bardzo fajna akcja. Warte. Bardzo fajna akcja, to czego szukamy w szybkim ataku. Zmiana strony, wrzutka z drugiej strony. Na długi słupek i niewiele brakowało, żeby Maciek Żurawski doszedł do strzału głową. No i oczywiście Maciek Żurawski tutaj w swoim stylu próbował ratować tę sytuację. Bo Maciek świetnie gra głową i ma świetny wyskok. Więc dziwne, że często próbuje z tego korzystać i wchodzić na dośrodkowania z głębi pola. Atakują teraz nasi rywale. No trzeba przyznać, że na razie to jednak Warta stworzyła sobie więcej ciekawych sytuacji. Nie było jakichś konkretów z obu stron, a to już powoli pierwszy kwadrans dobiega do końca. Tak, no to Czerkasy dłużej trzymają piłkę, ale my kompakcie w niższej obronie i fajne próby wyjścia do kontry. Dzisiaj nie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników trener Dawid Szulczek. Lekko przeziębiony jest Kajtek Szmyt, między innymi, dlatego jego nie ma dzisiaj na murawie. Oczywiście rehabilituje się też Adam Zrela, który jest tutaj również z nami. No może nawet Adam zadebiutuje w roli współkomentatora już wkrótce, bo w sobotę przypominamy kolejne. Tak, sobota jego kolej. Kolejny sparring. No, zobaczymy jaki stan ludzki będziemy mieli w sobotę. No i tutaj przerywa sędzia grę. Od razu na wstępie powiem, że jeśli będziemy mieli tutaj jakieś problemy techniczne, to oczywiście o nich poinformujemy, jeśli nas nie zerwie również. Aczkolwiek mamy w zanadrzu rezerwowy aparat, jakby się tutaj co nieco działo. Ale raczej z dźwiękiem nie powinno być problemu, więc być może po prostu
Na chwilę przeniesiemy się tutaj do pięknej tradycji radiowej Warta Poznań. Mecz Warty Poznań był pierwszym transmitowanym meczem w historii polskiej radiofonii. Tak, to był w trakcie chyba wystawy, powszechnej wystawy krajowej w 1929 roku. I rywalem było PSV, wtedy jeszcze zwane jako Philips Eindhoven. Więc taki to kawałek historii. To piękna historia. Tak. Dimitrios Stavropoulos tutaj odbił tą piłkę z impetem. Tak, Ando. Maciek Żurawski z autu. Marton Eppel. Świetnie zostawił się Marton Eppel. Trzeba przyznać, że... Z strony przez Miguela. Jest troszkę wysokie podanie i walka o głowę w środku pola. Ale trzeba przyznać, że Marton Eppel... Podobnie zresztą jak Adam Zrelak, to są tacy napastnicy pod wieloma względami idealni na ekstraklasę. Potrafiący się zastawić, potrafiący po prostu przyjąć wysoką piłkę. No na pewno mocni fizycznie, dobra ochrona piłki, dobra walka w powietrzu, więc i na ekstraklasę, i tak naprawdę większość drużyn na świecie chciałaby mieć takich napastników i takich szuka. I na pewno są bardzo nieprzyjemni dla obrońców rywala. No tutaj faul. Faul Kuby Kiełba, ale od razu ładne zachowanie. Przeprasza przeciwnika. Kuba Kiełb. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników zielonych. Chociaż biorąc pod uwagę to, jak ten zespół się nasz zmienia w tym ostatnim czasie, no to ty już, Michał, też masz jeden z najdłuższych staży tak naprawdę w tej drużynie, oprócz oczywiście Adriana Lisa, Mateusza Kopczaka czy Kuby Kiełba. Kupi Lisu i Kiełbik. No i w zasadzie następny pewnie jestem ja. To czwarty mój sezon w Warcie. Jak podsumowałbyś te swoje właśnie 4 lata nie tylko w Warcie, ale już w Poznaniu też? No, bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o życie, jakie tutaj zostałem, o atmosferę w drużynie i o to, jak nam się z rodziną mieszka w mieście. Natomiast sportowo, no to niestety no trochę naznaczone kontuzjami, no niestety. W mojej karierze, przygodzie z piłką, no to jest największy problem. Często różne rzeczy mi się przytrafiają, więc tak naprawdę to jest mój czwarty rok grania, efektywnego grania, w tym było chyba ze 2 lata, więc mogłoby być trochę więcej. Oby ta runda była pod tym względem lepsza. No tego też ci, Michał, ale życzymy. Ale sportowo dla Warty były to udane lata. I te fragmenty, w których grałem w większym wymiarze, też raczej zaliczam do udanych. Pewne utrzymania, całkiem dobre miejsca w tabeli, więc pod tym względem też fajnie. No i też tak naprawdę dużo... Oj, dobre podanie. Teraz podanie w kierunku Martona Eppela. Stavropoulosa bardzo mało zabrakło Martonowi, żeby wyszedł sam na sam. Dobra szansa tutaj stworzona przez dwóch naszych obcokrajowców. Teraz też powalczył zawodnik testowany. Zaczynają nasi rywale od bramki. No i też trzeba przyznać, Michał, że w ciągu tych 4 lat byliśmy świadkami z Wartą takich kilku ciekawych, wyjątkowych momentów. No ty pewnie mimo wszystko też jakoś wspominasz tę wygraną z Legią choćby na Łazienkowskiej. No jasne, no to jedna z naszych najfajniejszych, najważniejszych wygranych na stadionie Legii. No. Każdy tam lubi wygrywać i tam grać, no bo przy świetnej atmosferze, przy głośnych kibicach, przy często pełnym stadionie. Więc wszystkie drużyny bardzo mobilizują się na te mecze i każdy chce tam wygrać, pokazać się i zagrać dobry mecz. No i dla mnie, myślę, jeszcze ważniejsze to było spotkanie i na pewno wielką przyjemność sprawiło mi wygranie ze swoim klubem, w którym się wychowałem. Na stadionie, na trybunach oczywiście byli moi przyjaciele, rodzina, wielu znajomych, więc tak, no to było jedno z takich najfajniejszych momentów w Warcie. No ale tutaj też, żebyśmy tego też... Jest ładna akcja. Oj tak, niezła sytuacja. A i teraz wypluł Jędrek piłkę, ale to też była dobra interwencja koniec końców, bo... Dobra.
bo udało się wybronić tą sytuację. Fajnie, teraz zagrali na jeden kontakt rywale. Dostali się w pole karne wzdłuż piłka, ale Jędrek bardzo dobrze to przeciął. Tutaj cały czas rzuca jakimiś sugestiami i instrukcjami do naszych zawodników trener Dawid Szulczek, który raz ze swoim sztabem uważnie obserwuje to, co się tutaj dzieje z wysokości trybun. My mówiliśmy wcześniej z Michałem o tym, że przydałyby nam się dzisiaj te okulary słoneczne, bo rzeczywiście teraz atakują Czerkasy, ale faulowany. Dobrze by było przenieść grę trochę na połowę Czerkasów, nie? Teraz jak patrzymy w kierunku naszej bramki, to niewiele widzimy. Wspominaliśmy na początku o naszym dzisiejszym rywalu. 10. miejsce w lidze ukraińskiej, to jest dla nich pierwszy sezon. Co ciekawe, kiedyś istniały też dwa inne kluby w Czerkasach. Kiedyś to nie było aż tak dawno, bo Dnipro zawiesiło swoją działalność w roku 2022 z uwagi na inwazję. Natomiast jeśli chodzi o inny drugi klubów, choć teraz na moment przerwę, bo atakujemy lewą stroną boiska. No tutaj próba dośrodkowania, właściwie dośrodkowanie w pole karne, ale Jewgenij Kucherenko z dużą łatwością tą piłkę wychwycił. Czerkaszczyna, Czerkasy, to jest ten drugi klub. On po prostu zakończył swe istnienie w 2020 roku. I teraz to właśnie MNZ Czerkasy jest tym głównym klubem tego 300-tysięcznego miasta w środkowej Ukrainie. Tak, a sam ten klub LNZ też dopiero od 2020 roku jest w samych Czerkasach, bo wcześniej jako amatorski klub gdzieś tam w innych miejscowościach miał swoje początki. Dokładnie tak, miejscowość Aszpoła to tam mniej więcej 70 km, czyli troszkę dalej jednak niż z Poznania do Grodziska. Narodził się właśnie ten klub, zresztą przy zakładach nasionowych, stąd w ogóle nazwa MNZ, bo to jest właśnie chyba to jest właśnie firma produkująca nasiona. Czyli można powiedzieć, że taki nasionowy odpowiednik Bayeru Leverkusen. Oj, teraz potężny strzał. Bardzo mocny. Niewiele brakowało, żeby tutaj Jędrek Grobelny był tak naprawdę bez żadnych szans, jeśli by ta piłka nieco niżej leciała. No tego pewnie być nie możemy. Jędrek lubi wyciągać takie nieprawdopodobne piłki, więc nie skreślałbym tego, ale strzał był naprawdę mocny i niewiele brakowało. Dzisiaj to właśnie Jędrek w pierwszym składzie. No obaj nasi bramkarze wymieniali się na przestrzeni tej rundy, Jędrzej Grobelny i Adrian Lis. Tak, no mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, więc jest mocna rywalizacja, ale to tylko na plus i dla nich, i dla drużyny. O to chodzi. Mówiliśmy tutaj o drużynie naszego dzisiejszego rywala. Ty, Michał, mierzyłeś się kiedyś z ukraińskimi zespołami, czy to jeszcze w Legii? No bo miałeś... To sięgam pamięcią teraz, ale... Chyba nie było tak, nie aż tak dużo pojedynków. Mhm. Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie tego. Któraś z polska drużyna chyba kiedyś, nie wiem czy jeszcze nie rywalizowała, nie wiem czy nie Legia, nie miała kiedyś jakiegoś rywala z Ukrainy w eliminacjach Ligi Europy, ale też nie wiem czy ty jeszcze wtedy byłeś właśnie w zespole ze stolicy naszego kraju. Teraz atakuje LZN. LNZ, ale ta próba nieudana i za chwilę grę wznowi Jędrek Grobelny. Za nami 24 minuty tego spotkania. Kojarzy mi się tylko Zoria Ługańsk, że była rywalem jakichś polskich drużyn. Nie wiem, czy
I to chyba nawet udało się Zorię wtedy wyeliminować. Też mi się tak wydaje, że... Teraz kolejna długa piłka. Tak, kolejny raz właśnie nie ma Stavropoulos, fajnym podaniem. Próbował od razu przenieść grę pod pole karne przeciwnika. Maciej Żurawski szukał teraz Nilo Maępy. No ale piłkę przejęli goście. Którzy też podali teraz w aut, więc chwila trochę chaosu na boisku. Jeśli chodzi o zespół LNZ Czerkasy, to dla nich podobnie jak dla nas początek zgrupowania, ale oni też trochę dłużej zostaną w Turcji i trochę więcej tych sparingów rozegrają. Obok Warty, ich rywalami, będzie Mlada Bolesław między innymi, ale też Zagłębie Lubin. A więc to nie jedyny... Teraz groźna kontra Ukraińców. I jest strzał, ale Jędrzej Grobelny spokojnie też łapie tę piłkę i próbuje szybko wznowić grę. Tomasz Przykry teraz. Tak, świetnie otrzymał się przy piłce Tomasz. Mimo ataku trzech rywali, wywalczył faul dla Warty. I to chwila, żeby dla nas rozstawić się i trochę chyba przy tej piłce się potrzymać. Tak jak mówiłeś, potrzeba chwili takiego właśnie teraz spokoju. Tu widać też, że Miguel Luis teraz zaczyna budować tę akcję. Przez linię obrony do budowania. I Dawid Szymonowicz trochę w środku boiska. Tak, i teraz tak jak myśleliśmy, trochę utrzymania i uspokojenia gry z naszej strony. Idą tutaj już Mateusz Kupczak, Kuba Bartkowski. No pewnie zobaczymy ich w drugiej części tego spotkania. No, tu... Taki faul z gatunku, no był. Do odgwizdania, tak. Tak, do odgwizdania. I kolejną akcję budują nasi rywale. Nie wiem, rywale, którzy mieli spore problemy na samym starcie tego zgrupowania, podobnie jak teraz ciekawy pressing. Bardzo zdecydowane, mocno. Biorąc pod uwagę, że Marton Eppel dołączył do nas nieco później na tym zgrupowaniu, to dzisiaj wysoko i mocno presuje nasz węgierski napastnik. Tak, widać, że jest trochę nastawienie, że chcemy mieć dzisiaj dużo momentów wysokiego pressingu. Zresztą często charakteryzujemy się też tym i w Ekstraklasie. Próbujemy atakować agresywnie rywali wysoko. Też dzisiaj Czerkasy nie mają za dużo swobody w tym rozegraniu. Niemal pół godziny gry za nami. Mieli nasi rywale dość spore problemy już na samym starcie tego zgrupowania, bo podobnie jak kilka innych ukraińskich zespołów, podróżowali oni przez mołdawski Kiszyniów i zdarzyła im się tam naprawdę niefortunna sytuacja, bowiem bodajże ponad 50 bagaży utknęło na lotnisku w Mołdawii. Oficjalne informacje, które do nas dotarły, są takie, że to była wina pracowników właśnie lotniska i to właśnie spośród tych 5 drużyn, bo tam bodajże jeszcze Dnipro podróżowało tym samolotem do Antalii, to właśnie zawodnicy Czerkasów okazali się największymi pechowcami, bo ponoć ponad połowa z tych zgubionych bagaży to właśnie były bagaże naszego dzisiejszego rywala. Ale wiesz, czy były zgubione i przepadły, czy się odnalazły po jakimś czasie? Miały się odnaleźć, jest spalony. Miały się odnaleźć do dzisiaj, do właśnie mniej więcej połowy tygodnia, czyli do środy. Ale tutaj o tyle szczęśliwie w tej sytuacji, jeśli chodzi pewnie o sztab szkoleniowy właśnie naszego dzisiejszego rywala, to rzeczy osobiste zawodników były w tych bagażach. Natomiast buty i cały sprzęt piłkarski dotarł czyli samolotem. Czyli mogli korki trenować. Piłkarskie mieli. Dokładnie tak. To byłby największy problem. Chociaż...
szybki wypad na tureckie bazary i na pewno by się uzupełniło całe zapasy. Lubisz, Michał, uczęszczać na te tureckie bazary? Nie, osobiście nie, ale wiele chłopaków jest stałymi gośćmi. Ty raczej nie należysz do grupy podróżników. No, jeśli chodzi oczywiście o twoją pasję do różnych podróży w wolnym czasie, o to mi tutaj chodzi. Co ostatnio było grane, Michale? No, w ogóle niestety teraz w zimę odpuściliśmy podróże, bo jesteśmy świeżo po narodzinach synka, więc już musieliśmy się chwilowo wstrzymać. Mam nadzieję, że wrócimy do podróżowania już w lecie, w najbliższe wakacje. W tym roku tylko szybki wypad z przyjaciółmi do Szklarskiej Poręby. Musiał nam wystarczyć 3-dniowy. Śnieg był? Był. Nie, może nie jakieś mega bajkowe warunki, ale lekko zimowe. Teraz szansa naszego rywala, ale tutaj Dimitrios Stavropoulos wyjaśnia to. Na moment jeszcze będą konstruowały Czerkasy kolejną akcję. A takie podróżnicze marzenie, Michał? Nie mówię w najbliższym czasie, ale ogólnie. Podróżnicze marzenie, no takie chyba jedno z dwóch, trzech największych udało mi się spełnić poprzednią zimę, czyli zwiedzanie Peru i wizyta w Machu Picchu. A kolejne to na pewno jakiś dłuższy wypad do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie gdzieś tam Kalifornia. Road trip. Tak, bardzo chętnie. Wzdłuż zachodniego wybrzeża. Tak jest. I potem na koniec kilka dni na wypoczynek na Hawajach. To by było wymarzony urlop w Stanach. Jest to jakiś plan, teraz szansa. Kuba Kieł próbował strzału sprzed pola karnego. No schodził na tą lewą nogę. Ale zablokowany. Okazja już nie do kontrataku, bo udało się Warcie wrócić. Ale teraz świetna akcja indywidualna. No, będzie szansa, jeśli ta piłka tu dojdzie, ale uratowana. Fajnie, fajnie wrócił nasz testowany zawodnik. Tak. Popracował w defensywie. Jeszcze uderzenie, taki centrostrzał. Ale też tutaj Wiktor Pleśnierowicz był na posterunku. Będzie zmiana pierwsza w zespole Warty. Przy linii bocznej szykuje nam się tutaj już naszym kierownikiem, Karolem Majewskim, Stefan Sawicz. I pewnie zaraz zobaczymy Austriaka. Czy tutaj odgwizdany rzut wolny? Nie, rzut rożny chyba. Rzut rożny, tak? No wiemy, że różne rzeczy się dzieją na tureckich sparingach czasem. Jest Stefan Sawicz na boisku. A zszedł Marton Eppel. Czyli takimi dwoma fałszywymi napastnikami teraz będziemy próbowali. Nie no, dzisiaj sędziowie jak na turecki wyglądają nieźle. My chyba spośród tych sparingów w Turcji tylko jeden taki mieliśmy ciekawy mecz, chyba właśnie ze Slovanem Liberec. No, ciekawa kombinacja. Krótkie rozegranie. Udało się to wybronić. Oj, tutaj pechowa. Przypadkowe zderzenie. Sytuacja. I chyba Kuba Kiełb dostał w twarz. Mamy nadzieję jednak, że Kubie się tutaj nic poważnego nie stało. Będzie żył nasz kapitan. No, a Ukraińcy fajnie coś spróbowali zagrać, ale widać, że no dobrze, że mają jeszcze dużo obozu przed sobą, mają trochę czasu na dopracowanie tych wariantów, bo fajnie pobiegli, przebiegli, ale podali do nas. Powiem Ci tutaj, jeśli chodzi o ten stały fragment gry, to Warta jeszcze w trzecioligowych czasach trenera Tomasza Bekasa miała bardzo podobny system rozegrania rzutu rożnego, kiedy to krótka piłka szła, a teraz z kolei poszła długa i niezłe podanie Wiktora Pleśnierowicza próbował do tej piłki dobiec tutaj. Dobry Tomasz Przykryl. Maciej Żurawskiego przerwał groźną akcję. No, Maciej Żurawski teraz próbował indywidualnie, no to powinien być faul. Mamy faul i będziemy mieli stały fragment gry. Tak, wtedy te rzuty rożne wykonywane krótko, jeszcze między innymi przez Michała Ciarkowskiego. Piłka wówczas miała być przepuszczona przez jednego zawodnika, aż w końcu ten drugi miał strzelać za szesnastki. Raz nawet doszło do sytuacji takiej, że chyba dwóch czy trzech prawie że zawodników przepuściło tę piłkę i padł gol, co ciekawe. A takie bramki bardzo cieszą, jak coś
taki wariant, który szlifujesz na treningu, nietypowy, udaje się w meczach, no to jest ogromna satysfakcja. Tutaj nasz obecny trener Dawid Szulczek też był znany z kilku niekonwencjonalnych bardziej w bronieniu, prawda? Dokładnie tak. Teraz rzut wolny. I będzie jeszcze jeden stały fragment gry. Rzut rożny dla Warty. Tak kończąc ten wątek rzutów rożnych, później jak już raz to Warcie wyszło w trzeciej lidze, no to w skrócie nie mogliśmy tego pokazać, bo miało być jeszcze raz. No i co ciekawe wyszło, więc rzeczywiście chyba analitycy niektórych drużyn z grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej nie do końca sprawdzali, co w trawie tutaj piszczy. A chyba w Ekstraklasie to już nie przejdzie. W Ekstraklasie nie. W obecnej analizie, którą wszystkie drużyny prowadzą przeciwników. I myślę, że też nawet na tych zimowych grupach... Oj, teraz mamy szansę, ale było blisko! To Nilo Maempa tutaj skakał do tej piłki. Nie Nilo? Skakał, ale niestety nie on strzelał. W tej sytuacji... Zresztą no, zagadaliśmy się, ale chyba albo Dima, albo Wiktor Pleśnierowicz oddawali ten strzał. Któryś z nich na pewno. Koniec końców w tej sytuacji. Oj! Znowu ten wysoki pressing mógł przynieść korzyść. Dobrze, tutaj teraz Dawid Szymonowicz. No w tej sytuacji koniec końców najgorsze jest to, że jednak ta piłka nieco minęła się z tą linią. Tak, a jeszcze blisko na zamknięciu był Maciek Żurawski, ale z kolei już też nie zdążył tego domknąć. Maciek Żurawski znany z tych swoich... Pięknie teraz Maciej Żurawski odebrał piłkę, no i będziemy atakować tutaj piątką. Aj! Ale jeszcze kontynuujemy tę akcję. Stefan Sawicz, dośrodkowanie. Świetna piłka i mamy gol! 1-0, a strzelcem tego gola zawodnik testowany. Świetna wrzutka na długi słupek Stefana Sawicza. To są najtrudniejsze piłki dla obrońców. Ciężko jest kontrolować swoje plecy, jak jest w tempo zagrana piłka i wbiegnięcie napastnika. Świetnie zamknął to nasz testowany zawodnik. Bardzo ładna bramka. Tak, tutaj dobre wejście. Najpierw Maćka Żurawskiego, no bo on tę piłkę wcześniej... Tak, on ją zabrał i to zabrał. Napędził. Tutaj obserwuję Żuriego. Jury pewnie szczęśliwy z powodu gola, ale smutny z powodu tego, że wcześniej tej akcji nie udało mu się lepiej wyprowadzić. Ale mamy 1-0. No i dobrze, bo 8 minut do końca tej pierwszej połowy. I będzie dobrze ją zamknąć takim wynikiem. I też Stefan Sawicz ostatnio gol w meczu z Widzewem, tym niestety przegranym 1-5. A dzisiaj już asysta. Tak, jasne. Liczby cieszą, ale oby je miał takie w Ekstraklasie. No i tutaj faul na Dimitrosie Stavropoulosie. To jest bardzo mądre zachowanie, odbiór. Maciej Żurawski. Rozpycha się tutaj z jednym z zawodników rywali. Długa piłka w Jędrka Grobelnego. Aj, teraz... niefortunne zagranie i Kuby Kiełba i atakują Czerkasy, będzie szansa na strzał, ale... No, świetny blok strzału Maćka Żurawskiego, dobra praca w defensywie. Najpierw Wiktor Pleśnierowicz dobrze przeciął podanie i na wychodzącą piłkę przed pole karne, gdzie groziło to groźnym strzałem. Leży tutaj groźnym. Teraz niestety właśnie Maciej Żurawski. Ale sędzia pokazał, że nie trzeba pomocy medycznej, będzie wszystko dobrze. Dobra runda w wykonaniu Żurawia. Sporo tych liczb i konkretów. Tak, dawał konkrety. Dawał konkrety, kilka bramek. I teraz rzut rożny. Ale udało się to wybronić. Jeszcze będą mieli okazję i szansę na poprawkę. Rozświetlają nam Jupitery już powoli. Jedno z dwóch takich głównych boisk Emir Han Sport Center. Drugie znajduje się za nami. Przed chwilą tam też rozpoczął się sparing, w którym młodzieżowa reprezentacja Turcji uczestniczy. Dlatego też sporo osób
tutaj wszystko. Zresztą byli tu wcześniej dwaj panowie, którzy myśleli chyba, że to na naszym boisku będzie grany ten mecz, bo byli rozstawieni tuż obok nas. I dość nie do końca rozumiałem dlaczego, aż w końcu chyba oni sami też zdali sobie sprawę z tego, że to jednak tam będzie reprezentacja Turcji. Rozgrzewają się nasi rezerwowi w tym spotkaniu. Pewnie zobaczymy ich. No na pewno w drugiej połowie kilka zmian. Jak to w sparingu, żeby każdy dostał szansę grania. Teraz Dimitris Stavropoulos miał tu taki moment, żeby być może dośrodkować, ale... Ale dobrym podaniem uruchomił Stefana Savicza, który zgrał piłkę do boku. No, nie wiem, czy to nie było... Dosyć ostre zagranie. A jeśli nie ma faulu, to zdaniem naszych zawodników powinien być tam rzut rożny. Zresztą bierze tutaj piłkę Stefan Savicz. Ale decyzja sędziego jest taka, że zaczniemy od bramki. Wzywa tutaj Pleśnierowicz, Wiktor. Pierwsza niezbyt dobra decyzja sędziów w dzisiejszym meczu. Szczególnie, że był bardzo blisko tam liniowy tak naprawdę tej sytuacji. Tutaj widać też, jaka to jest dyscyplina taktyczna w obronie w przypadku Warty, bo już Wiktor Pleśnierowicz i Dawid Szymonowicz krzyczeli do Dimitrisa Stavropoulosa, żeby tam się, aby nie kłócił, tylko po prostu wrócił do obrony. No, teraz kolejne takie zagranie na granicy. No, Maciej Żurawski utrzymał się przy piłce i utrzymuje się nadal. Szansa teraz, chwilę na uspokojenie tej gry, ale niefortunne zagranie z kolei teraz Maćka Żurawskiego i rywale przejmują piłkę, jest dośrodkowanie, ale wyłapie tę piłkę Jędrzej Grobelny. No a Państwo mogą teraz usłyszeć, że nieopodal Emirhan Sport Center znajduje się również meczet. Ale jest 15... Jest 18:17, więc nietypowa pora. Może dwie minuty opóźnienia. 43 minuta z kolei meczu rozpoczynającego te zmagania Warty w Sidę. Ale to nie koniec tych meczów sparingowych, bo już w sobotę teraz szansa. Tomasz Przykril. No i to może być okazja i szkoda. Myślę, że mógł tutaj Tomek nawet pokusić się o strzał, ale oddawał piłkę w kierunku chyba Stefana Savicza bądź Nilo Maępy. Przejmują piłkę goście, ale tylko na chwilę. Dobry tutaj też powrót Stefana Savicza. Ożywiło nam się to spotkanie tak naprawdę w tej drugiej fazie, tej pierwszej połowy. No tak, jak to pod koniec połów bywa, troszkę się rozluźnia i obie drużyny mają trochę więcej miejsca. Bo już zaczyna lekko brakować sił, żeby tak bardzo dobrze, kompaktowo być ustawionym. Teraz Dawid Szymonowicz jest znany. Popularny jamik z tych swoich wyjść z piłką. Ja, szybkie wznowienie, próba. Próbował tu Miguel tak, pomysłowy Miguela, sposób. Jest trochę za mocno. Byli Stefan Savicz, był nasz zawodnik testowany. Była okazja, żeby zaskoczyć tutaj zespół z Ukrainy. No pewnie nie będzie doliczać nic sędzia do tego sparingu, do tej pierwszej połowy. Ciekawe ile przerwy nas czeka, bo to też różnie bywa. Tutaj Miguel Luis pod presją i mamy gola na 1-1, ależ potężne uderzenie. Ładnie to zmieścił ukraiński zawodnik, odebrał piłkę w naszym polu karnym i z ostrego kąta, że w niełatwej pozycji zdołał to zmieścić pod poprzeczką. Bardzo ładny strzał grającego z numerem. Kto tutaj oddał ten strzał? Wydaje mi się, że to mógł być Władysław Naumeś z numerem 70. Okay. Widzę. Czekaj, zaraz zobaczymy numer. Na spodenkach jeszcze go nie widzimy i rzeczywiście tak od profilu. Tutaj strzelec bramki dla naszego rywala, nie, numer 17, a więc Denis Norenkow. Wraca na lewą obronę, czyli to
lewy obrońca Ukraińców odebrał piłkę w naszym polu karnym i pięknie to wykończył. Ciekawa sytuacja, to prawda. Mocne wejście i no i to była ostatnia akcja, czyli gol do tak zwanej szatni. Szkoda, bo było blisko tego. Było blisko tego, żeby tutaj dowieźć już to prowadzenie do końca tej pierwszej połowy. No, takie bramki zawsze bolą, no bo brakowało dosłownie kilku sekund, żeby schodzić z prowadzeniem. Stracić taką bramkę w sparingu. My wracamy za kilka chwil.
Wracamy do pojedynku Warty Poznań z LNZ Czerkasy, 1-1 w pierwszej połowie. Jesteśmy tutaj wraz z Michałem Kopczyńskim. Witamy z powrotem. Zaraz tutaj też próbujemy naprawić zegar, żeby nam tutaj wszystko działało. Michał, pojawiły się nowe twarze w zespole Warty. Ty, Dali, cześć. Jest zapka, brawo zapka. I ten nasz zawodnik, to już też działa nam zegar, 46 minuta. 1-1, te oba gole w końcówce tej pierwszej połowy. Niezła akcja Zielonych i później no też niezły gol naszych rywali, trzeba to oddać. Tak, no, pomogliśmy, ale ładne wykończenie przeciwnika. Teraz tutaj zatrzymana gra przez sędziego. Zrobiło się nam zimno, nie ukrywamy z Michałem, że... Witało nas tutaj słońce, tak naprawdę. Tych okularów przeciwsłonecznych tymczasem... Tymczasem teraz nam brakuje pewnie cieplejszych kurtek. Go! Jury gotowy, zawka, jury hold! Liczymy na gorącą atmosferę na boisku, ale też oczywiście w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bo też zdarzają się pewnie takie sytuacje na tych zimowych sparingach, że no i teraz wychodzą mocno nasi rywale, prawostrona do środkowania, ale zaraz przerzucamy. Chciałeś powiedzieć o jakimś przerywaniu meczów, to nic nie dokończano i jakiś zadymach. Miałeś taką niemiłą sytuację? Nie, ale znam kogoś, kto miał. I tak, ale teraz się zdarzało, że te... Czy to z powodu właśnie ostrej gry różnych drużyn i jakiś ogólny zadym mecz był przerywany. Mieliśmy tutaj jakieś problemy techniczne. U nas dobrze słychać, Michale. Okej. Okay. Jeśli ktoś przegapił to, co mówiliśmy, to wspominaliśmy, a właściwie zastanawialiśmy się, Michał rozważał, czy kiedyś już jesteś w jakiejś burdzie podczas zgrupowania w Turcji. Ale okazuje się, że nie i całe szczęście. No, choć pewnie też wszystko jeszcze przed tobą. A w Polsce kiedyś... przerwano mecz, w którym uczestniczyłeś? Jakiś właśnie z powodu... Nie, no to tylko przez wrzucane przez kibiców różne rzeczy na boisko, tak jak gdzieś serpentyny i tego typu rzeczy. Więc to się zdarzało. Teraz szansa dla Zielonych. I będziemy mieli... Oj, tutaj będziemy mieli grę od bramki. No może tutaj poszedł jakiś becik na rzuty rożne po prostu.
Nie, nic nie sugerujemy oczywiście. Różnie to bywa. No, że dla sędziów często tutaj to jest po prostu jakby dodatkowe zajęcie. No, tych meczów mają tutaj od groma do posędziowania przecież. No tak, i nie do końca właśnie niestety często sędziowali te mecze, nie do końca profesjonalni arbitrzy i to było po prostu widać w co drugiej decyzji. I często to później wywołuje w tych sparingach właśnie też nerwowość zawodników z drużyn i później to się zaostrza i... Niepotrzebny ten stres pewnie. Niesympatyczne sytuacje mają miejsce, ale na dzisiaj niczego takiego nie przewidujemy, bo też raczej mecz między Polską a ukraińską drużyną też nie powinno być żadnych tutaj negatywnych emocji. Choć nie wiem, czy pamiętasz to spotkanie, oj teraz... Strzał Żurawia. Sprzed pola karnego, fajna nasza akcja. Niezła okazja. Dwa lata temu, jak rywalizowaliśmy z zespołem Metalista, tego odnowionego Metalista, to tam w spotkaniu Belek chyba przy hotelu Titanic. Tak, grałem tam. To przez moment nerwowo. W ogóle to boisko takie dla poznańskich kibiców, znających TPS Winogrady, prawie takie osiedlowe trochę. No tak, no tuż pod hotelem w ogóle było, coś nam się wydawało, że ma wymiary nie do końca zgodne z przepisami, że było mniejsze, było bardzo ciasno i no tak, to nie były wymarzone warunki. Niezłe teraz zachowanie Patryka Rychlika. Właśnie, bo może wspomnimy, kto wszedł na boisko w drugiej połowie. Na pewno Adrian Lis w bramce zastąpił Janczyka Grobelnego. To jedna z tych zmian. I w obronie pojawił nam się Patryk Rychlik. Młody zawodnik. Młody zawodnik, do którego jest to z pierwszej. Adrian Lis teraz spokojnie na prawą stronę. Kapitan Warty, Mateusz Kupczak, pojawił się też na placu. Konrad Matuszewski zastąpił Kubę Kiełba. I jest znowu też Marton Eppel. Marton Eppel, który też w kilku sytuacjach się pokazał w pierwszej połowie. Teraz niezłe zachowanie Żuriego. Szukał naszego zawodnika testowanego i było blisko. Też coraz chyba jaśniej te Jupitery nam świecą. Tak, rozświeciły się, zdecydowanie, no. Zdecydowanie tak. 52. Minuta i jest szansa dla Warty. Ładna akcja. Czy będziemy mieli tu strzał? No, był strzał, ale zablokowany. Jeszcze walczy o piłkę Mateusz Kupczak. Ależ uderzenie z dystansu zawodnika testowanego i będziemy mieli rzut rożny. Bardzo fajny strzał, bardzo dobre uderzenie, Rogal, ale też świetna interwencja bramkarza. A wcześniej fajna kombinacyjna nasza akcja w polu karnym. Chyba piętko zgrywał Nilo Maenpa, ale strzał Stefana Sawicza został zablokowany. Będziemy mieli za to rzut rożny i to też jest szansa być może na gola numer 2. Wykonuje Sawka. Dośrodkowanie nie do końca udane, ale do strzału doszedł Pleśnier, zablokowany przez przeciwnika i kolejny rzut rożny dla nas. Mamy kilku rosłych zawodników, więc możemy być groźni przy stałych fragmentach. Oj tak. No tam była jakaś przepychanka w polu karnym. Przydałby nam się VAR, bo tam trochę nasz zawodnik został powalony w polu karnym. Sędzia nakazał grać dalej. Uj. Dochodzą nas tutaj informacje na ten temat, że jakieś problemy z transmisją pod tym względem, że ją rwie tym internetem w Turcji. Miejmy nadzieję, że zaraz uda się odzyskać stabilne połączenie. No i teraz jest już chyba okej. Przynajmniej tak nam pokazuje. Tak nam pokazuje YouTube. Od wrzutu wolnego zaczęli zawodnicy z Czerkasów. I odgwizdany spalony. Jeszcze nieco ponad pół godziny gry. W tej pierwszej połowie musieliśmy czekać na
na jakieś mięso do końcówki. Musieli się chwilę chłopaki rozkręcić. No tu już mieliśmy z kolei dobry strzał, choćby zawodnika testowanego. Musiał się wykazać bramkarz. Bramkarz rywali. No powinna być chyba piłka dla Warty, ale... Tak mi się wydawało, ale Marton w ogóle nie protestuje, więc być może sędzia miał rację. Protestował za to Stefan Sawicz. Ale rzeczywiście też już tutaj Warta skupiona na tym, żeby... Znowu próba wysokiego pressingu z naszej strony, no i bardzo udana. Ja zyskaliśmy piłkę, teraz próbujemy się przy niej utrzymać. Teraz Adrian Litz na prawą stronę. Przejęliśmy teraz piłkę, będzie szansa. W pole karne do Martona, ma okazję do strzału, świetny strzał. Świetne uderzenie Martona Eppela i mamy 2-1 dla Warty. Bardzo ładnie, za krótką piłkę zagrali przeciwnicy. Mateusz Kupczak świetnie głową zgrał od razu w pole karne do Martona. Ten przyjął, odwrócił się i załadował pod poprzeczkę. Mamy więc 2-1 dla zielonych. No i chyba nam też... W dobrym momencie wróciło połączenie, bo rzeczywiście wraz z widzowie to? Widzowie to widzieli, to gola widzieli, tak, nawet piszą tutaj na czacie, co do tego gola, to ktoś wycofał komentarz, że... Tragedia. No ale rzeczywiście z naszej strony możemy tylko powiedzieć tyle, że jest różnie z internetem, jest różnie z połączeniami, właśnie z szybką siecią, no ale tutaj szybko może być zaraz 3-1, bo Maciej Żurawski tutaj powalczył, jest Stefan Sawicz, no czy będzie uderzenie? Jest strzał na bramkę. Będą też zmiany, bo szykują się tutaj Kuba Bartkowski, jego imiennik Kuba Paszkowski, i Dario Wisinger również jest przy linii bocznej. Czy zmiany będą w takim razie w zespole zielonych? Chociaż tak jak mówiliśmy, no dzisiaj zieloni odblaskowi. Trzeci komplet strojów. Na razie jeszcze w żadnym meczu oficjalnym nie widziany. Był widziany za to w... meczu sparingowym z Lechem Poznań. Teraz jest dośrodkowanie. No i dośrodkowanie Konrada Matuszewskiego. Miało. Przestaną chyba z szansę. Z szansą Maciej Żurawski. Mieliśmy tutaj gościa, który chyba to spotkanie realizuje, ale chyba się wynik nie zgadza tam. Mamy zmiany z kolei w zespole zielonych. Kto opuszcza boisko? Zawodnik testowany. Maciej Żurawski również. Maciej chyba w jakichś takich świeżych butach. Albo... Nowe buty, tak. Rozbijał je. Trzymał w gorącej wodzie. Na pewno są nowe. I również Nilo Maempa opuszcza boisko. Chwaleni tutaj przez trenera Szulczka, który... jest tu pod nami i pewnie byś też tam siedział, Kopa, bo ze starszyzną drużynową debatują. Okej, okay. Ale ja dzisiaj w innej roli, bardzo przyjemnej, choć oczywiście wolałbym być na boisku. My też byśmy woleli ciebie widzieć, oczywiście Michał. Michał na boisku pierwszy raz w roli komentatora? Bo tak, tak mi się wydaje. A myślisz, że... wolałbyś w przyszłości komentować mecze piłki nożnej czy siatkówki? Podejrzewam, że jednak trochę większą wiedzę mam na temat piłki nożnej, więc tu bym się pewnie lepiej sprawdził. Ale siatkówki oglądam
bardzo dużo, więc może, może uda się kiedyś to połączyć. No właśnie, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Michał, jesteś wielkim fanem siatkówki. I ogólnie sportów, no ale siatkówka chyba jest tym sportem numer jeden. No obecnie od kilku lat siatkówka jest, tak. Siatkówka jest tym sportem, który śledzę i oglądam najbardziej. Wcześniej... Mamy strzał? Jak byłem młodszy, to koszykówka miała to miejsce i NBA. Śledziłem tą najlepszą ligę świata. No choć później w Warszawie też miałeś pewnie dostęp do wielu różnych sportów, bo czy to właśnie siatkówka? No teraz też powróciła koszykówka, bo... Tak, no zdecydowanie. Tak, w Warszawie można było pójść na projekt, na siatkówkę, na koszykówkę, na Legię, więc... A też Polonia w pierwszej lidze rywalizuje chyba. Tak, no więc pod tym względem na pewno Warszawa ma przewagę nad Poznaniem. Jest więcej tych sportów na poziomie ekstraklasy. Chodzi tu i tu podobny problem w sumie, bo w Warszawie oprócz Torwaru chyba też problem z halą taką większą. A jeśli chodzi o halę, no to tak, to jest... No, nie powinno temat być tak, na inną dyskusję. Że stolica takiego kraju jak Polska nie ma porządnej hali. Natomiast no, jest tam w planach na terenach warszawskiej Skry chyba, żeby taka hala powstała. Teraz Stefan Sawicz był bliski zgarnięcia tej piłki. Nieźle agresywnie też Kuba Paszkowski. No popularny Paka miał okazję już posmakować tego smaku seniorskiej piłki jesienią. Były te występy w Pucharze Polski. Tak, no Paka młodziutki zawodnik, ale już i po debiucie w Ekstraklasie i w ostatniej rundzie te mecze w Pucharze. Jako kolega po fachu, jeśli chodzi o środkowych pomocników, jakie rady miałbyś dla Kuby w kontekście tych kolejnych lat? No, fajnie, że trafił szybko pod dobre skrzydła. Teraz świetny przechwyt właśnie wspomnianego Paki. No i tutaj wybiega nam Kuba. Marton Eppel nieco zwolni tą akcję, ale Paka tutaj zostaje z przodu. Stefan Sawicz pewnie będzie szukał podania właśnie tutaj do Kuby Bartkowskiego na lewe skrzydło, dośrodkowanie byłego zawodnika między innymi Pogoni Szczecin. I odzyskali piłkę nasi rywale. I to oni teraz będą próbowali zeskoczyć. 45 minut Jacka Grobelnego, teraz 45 minut Adriana Lisa. A co do Paki? No co, musi najkrócej jak mogę, to niech będzie pracowity i cierpliwy. Tym chyba rządzi się i profesjonalny futbol tak naprawdę. Tak jest. Chcieli tu zaskoczyć nasi rywale. Ale piłkę przejmuje Adrian Lis. Cierpliwy też dzisiaj Adrian Lis w sumie przy tych wznowieniach. Nie wznowieniach, ale kiedy już ma piłkę, to rzeczywiście czeka na to, jak... Tak, no na pewno... Jak warciarze się ustawiam po prostu i przywrócą do szyku. I chcemy trochę pograć piłką. Teraz z kolei próba. Dobra interwencja Bogdana Tiro. Też mamy teraz sytuację na boisku, gdzie napastnik Dario Wizinger jest dłuższy czas w środku pola ustawiony. No teraz spróbowali przycisnąć nas zawodnicy z Czerkas i mamy rzut wolny. Faulował tam chyba właśnie Kuba Paszkowski. Do końca tego spotkania jeszcze niecałe pół godziny gry. No, tak naprawdę pewnie nieco ponad już 20, bo 66 minuta. Będziemy mieli zmianę bramkarza w zespole naszych rywali.
intensywne te dni najbliższe, jeśli chodzi o ekipę Warty, bo dzisiaj sparring, jutro kolejne treningi i w sobotę tak naprawdę już mecz ze Slovanem Liberec. No jak to na obozie. Po to tutaj przyjeżdżamy, jesteśmy zgrupowani w jednym miejscu bez rodzin i życia codziennego, żeby właśnie skupić się w pełni na pracy. I tak, no grafiki na obozach zazwyczaj są bardzo napięte, bo często dwa treningi dziennie, analizy, siłownie, odnowy, sparingi, więc na obozie zawsze jest co robić. Teraz szansa zespołu z Ukrainy, jest strzał, ostry kąt i od autu zacznie grę. Strzał w aut, ale daleko od bramki wcale nie było. Dokładnie tutaj Adrian Lis kontrolował tę piłkę do końca, ale rzeczywiście niezła sytuacja. Też po wysokim pressingu tak naprawdę. No tak, na razie najgroźniejsze sytuacje przeciwnicy mają po odbiorach piłki w naszym polu karnym. Czyli tak jak wspominałeś w pierwszej połowie, nad tą kreatywnością pewnie jeszcze będą musieli po prostu popracować przez ten czas. Jeśli chodzi w ogóle o zespół Czerkasów, to oni tutaj nieco dłużej pozostaną, bo też z Ligi Ukraińskiej po prostu nieco później, pod koniec lutego. I od razu tam będzie bodajże ciężki rywal, bo wydaje mi się, że będzie to Krzywbas, a więc ten niespodziewany lider Ligi Ukraińskiej po rundzie jesiennej. Co prawda Szachtar bodajże ma dwa mecze zaległe, ale wciąż. Pierwszy raz słyszę tą nazwę. Oni są liderem ukraińskiej ekstraklasy. Dokładnie tak. To też jest drużyna chyba, która niedawno awansowała do tej ekstraklasy stosunkowo, bodajże w roku 2021 bądź 2020. Ale rzeczywiście te ukraińskie zespoły, no to też jest taki w sumie element tych zgrupowań w Turcji, bo podobnie jak polska liga, jak te ligi z naszego regionu, węgierska, to jest ten czas, kiedy po prostu trzeba tutaj przyjechać, bo te ligi mają dość długie przerwy. Tak, a u siebie nie mają pogody do treningów. Znaczy podczas twojego pobytu na antypodach miałeś okazję, Michał, tam sprawdzić, jak wygląda w ogóle przerwa? Czy jest tam jakaś taka przerwa w trakcie sezonu? Oj, teraz szansa, ale chyba wybronią to rywale, choć jest wysoki pressing, tu dwóch zawodników podbiega. Ale przerwana gra i zaczniemy od... Jeśli chodzi o ligę australijską, to no w innym systemie jest ona rozgrywana. Nie ma dwóch rund, po prostu teraz mamy... Dośrodkowanie, dziwna sytuacja, bo wydawało mi się, że tutaj będzie piłka dla zespołu z Ukrainy, ale główny sędzia jednak zadecydował inaczej. No tam też nie ma pewnie takich problemów klimatycznych jak w Polsce, jeśli chodzi o jakąkolwiek przerwę. No są zupełnie innego typu, bo czasem po prostu bywa za gorąco i zdarza się, że mecz jest odwołany z powodu zbyt wysokiej temperatury. A tak rozgrywki są zazwyczaj od października do maja ciągiem, ale też później jest długi off-season, czyli długa ta przerwa między sezonami. Mówiłeś tutaj, Michał, o tym, że podczas tego zgrupowania najbardziej ludzie tęsknią, najbardziej tęsknicie za rodziną, co jest oczywiście naturalnie zrozumiałe. A poza tym, czego ci tak najbardziej brakuje, kiedy na dwa tygodnie, niemal na dwa tygodnie, to może za chwilę, bo jest okazja, Warty jest strzał, spróbował tutaj Kuba Paszkowski zaskoczyć bramkarza rywali. Niezły strzał, niezłe uderzenie. Czego najbardziej ci brakuje, oprócz oczywiście twojej rodziny tutaj? Nie, no wiadomo, że brakuje najbliższych. No ale też nie jest to aż tak długi okres, żeby nie dało się tego przeżyć. Czego mi brakuje?
Oprócz meczu siatkówki. Chociaż okay. Liga Turecka też nie jest zła w sumie. Chyba tak, Liga Turecka rośnie w siłę, zwróciły tam pieniądze i naprawdę przyszły gwiazdy światowej siatkówki i teraz ta liga znowu się liczy. Natomiast tak, no trochę tak, trochę brakuje tych transmisji, bo oczywiście ciężko w Turcji obejrzeć transmisję polskiej ligi. Nie wiem, że jako ten zawodnik, profesjonalny piłkarz na obozie. Oj, teraz ciekawa próba Martona. Nie smakują mi tureckie słodycze i ciastka, a bardzo lubię do kawki kawałeczek, oczywiście niewielki, jakiegoś serniczka czasem złapać. A tutaj jest to wszystko takie bardzo słodkie, leżące w cukrze i no wolę nasze polskie wypieki. Tak, ale chyba w ogóle Polska właśnie na tle światowe, jeśli chodzi o przynajmniej te słodycze, to może się, ma się czym pochwalić, tak mi się wydaje, i o pieczywo. Tak, myślę, że to. Aczkolwiek no tutaj, jak w większości tureckich hoteli, tego jedzenia mamy bardzo dużo i różnorodnego i oczywiście nie ma co narzekać, bo wiele rodzajów mięs, ryb, praktycznie wszystko, czego piłkarz potrzebuje w tej restauracji, w tureckim hotelu będzie. Ewentualnie trochę za tłuste czasami, ale na taki urok ich kuchni. To prawda, i ryby, i mięso, i opcje wegetariańskie. Teraz Kuba Bartkowski. Jest niezłe to było podanie Martona Epela, przynajmniej próba do Stefana Savicza. 2-1. Tym razem nie wydarzyło się to, co po tej pierwszej bramce dla Zielonych, kiedy to Czerkasy szybko zdołały wyrównać. Mamy tutaj kolejne zmiany w zespole właśnie naszego rywala. Może czekają na końcówkę, tak jak też w pierwszej połowie, ale nie, dosyć szczelnie gramy w obronie, no i tak naprawdę tylko takie nasze ewidentne błędy pozwalają im dojść do groźnej sytuacji. No ta końcówka już powoli nam się też zbliża, bo niedługo ostatni kwadrans tego spotkania. W sobotę Slovan Liberec, drugi rywal. Teraz bardzo fajnie pograli nasi zawodnicy na lewej stronie. Będzie dośrodkowanie, jeszcze szansa, ale przerzucone to. Ta piłka. Za kilka chwil możemy mieć lekką przerwę, jeśli chodzi o tą transmisję ze względów technicznych, ale miejmy nadzieję, że też wrócimy jak najszybciej. Tak tylko uprzedzam naszych widzów, jeśli tutaj coś się zaraz wyłączy na chwilę. Ale z pewnością z Michałem spróbujemy wtedy przekazać to, co się dzieje na boisku, przez moment przynajmniej, po prostu w formie audio. Oj, tutaj faul Mateusza Kupczaka. W pierwszej połowie kapitanem Kuba Kiełb, teraz Mateusz Kupczak. A my wchodzimy właśnie powoli w ten ostatni kwadrans tej pierwszej połowy. Tej pierwszej połowy, tego meczu. Tego pierwszego meczu w Sidę. No, tak naprawdę pewnie najważniejsze, oprócz przetestowania właśnie różnego rodzaju zagrań i systemów, które będziemy chcieli jako Warta stosować wiosną, żeby bez kontuzji też zakończyć każdy z tych spotkań, żeby też można było się w pełni. Jasne, że tak, że ostatnie, czego chcesz, to kontuzja w sparingowym meczu. Znowu wysoki pressing. Tak, tutaj nasz, pewnie nie wiem, czy to w transmisji słychać, ale nasz sztab szkoleniowy non-stop nawołuje naszych zawodników do wysokiego pressingu, do pójścia agresywnie wysoko. No i przynosi to rezultaty często. Teraz wysoki pressing, ale radzą sobie też z nimi nasi rywale. Tutaj rzeczywiście trener Dominik Kubiak, jak zawsze
jowialny i wokalny w tych swoich nawołaniach. Jest trener Arkadiusz Szczerbowski również, który ubrał czapkę, czyli to już też świadczy, że jest zimno. Jednak no, nie mieliśmy tak naprawdę też, Michał, póki co żadnych zajęć aż tak późno tutaj, jeśli chodzi o OSIDE, bo te treningi w sumie o 15. Tak, trenujemy dosyć wcześnie. Rano 9.30, po południu już 15.30. Więc taki tryb wybrał sobie nasz sztab. Nie jest zimno na tych treningach, tak, bo jeszcze słoneczko. Jest słonecznie. I tak naprawdę dopiero powoli zachodzi to słońce. Tak, tak jak już tutaj siedzimy, w tej drugiej połowie szczególnie, no to bardzo dobra decyzja, że trenujemy wcześniej. Tak. Bo teraz mamy taki marzec. Ale to akurat dobry marzec pewnie, ale rzeczywiście teraz już jest dość chłodno. A rzeczywiście w czasie tych naszych meczów, w czasie tych naszych zajęć dotychczasowo, tu chyba była ręka Martona Eppela, ale sędzia świetnie się obrócił z piłką. Dał grać dalej i mamy świetne podanie piłkę do Kuby Paszkowskiego. No zobaczymy, czy to będzie. Czy tu będzie szansa dla Kpaki? Aj, troszkę myślę, że za długo tutaj nasz młody pomocnik tą piłkę holował, ale jeszcze będziemy grać dalej. Czy będzie dośrodkowanie? No mamy dośrodkowanie na pole karne, ale wybronił się zespół Czerkasów. No to tylko też na moment, bo teraz Dario Wisinger. Tak, na pewno dzisiaj na duży. Długim podaniem. Piłkę mają w linii obrony Czerkasy. Znowu rozgrywają pod naszym wysokim pressingiem i kolejny odbiór na połowie przeciwnika. Dobre podanie Paki przed pole karne i strzał z pierwszej piłki z woleja Kuby Bartkowskiego. Fajnie się złożył, ale strzał trochę nad bramką.
teraz 5 metra Ukraińcy. My też podeszliśmy wysoko, więc również znawiają długą piłką. A nam udało się wrócić z transmisją też. Więc już nie tylko Michał jako radiowiec, ale też już też na szczęście z obrazem. Miejmy nadzieję, że już te ostatnie kilka minut uda nam się dograć. I dosłownie i właśnie poprzez naszą transmisję. 10 minut do końca. Czy będziemy mieli tu jeszcze jakieś zmiany? Może być ciekawa, niespodziewana zmiana. I rzeczywiście chyba dojdzie do takiej sytuacji. Spotkaliście się kiedyś na boisku z zawodnikiem, który zaraz wejdzie na boisku, na murawę? No tak, mieliśmy przyjemność grać przeciwko sobie w Ekstraklasie. Trener Bartek Babiarz w barwach Ruchu Chorzów. Na stopera za Wiktora. Ale Bogdan, z no i właśnie teraz Bartłomiej Babiarza, więc trener analityk Warty Poznań na placu. Na placu gry. Ja oczywiście jeszcze w zeszłym sezonie aktywny piłkarz, więc... Tak, dokładnie. Zawodnik z Kry Częstochowa. Często pomaga nam w treningach. Oprócz samego tego, że prowadzi treningi, to często jak jest taka potrzeba, to wchodzi do różnych gierek czy ćwiczeń i... No i widać, że ma tą jakość. Więc na pewno tutaj nie będzie żadnym osłabieniem naszego zespołu. Wiele lat w Ekstraklasie. A teraz Bartek Babiarz próbuje swoich sił już jako trener, ale tak jak mówisz, no tego się nie traci chyba. Nie, tego się nie zapomina, na pewno nie tak szybko. Osiem minut do końca, no i zobaczymy, wchodzi trener Babiarz na wytrzymanie, na dowiezienie wyniku. Tak, wszedł na swoją nominalną pozycję do środka pola, a Mateusz Kupczak cofnął się do linii obrony. A i teraz niezła opcja zagrania do Stefana Sawicza. Aczkolwiek nieco za mocna ta piłka. Slovan Liberec w sobotę, później jeszcze przyszły tydzień. Skędzija Tytowo. Dwóch rywali jeszcze do zakończenia tego obozu w Turcji, a później niewiele więcej czasu i już wznowienie rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i na sam początek spore zadanie bo Raków Częstochowa. Jak już często zaczynamy przeciwko Rakowowi, nowe rundy. Tak, wydaje mi się, że Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin to są takie dwa zespoły, z którymi wyjątkowo często przychodzi nam się mierzyć. No przecież z Rakowem kiedyś chyba nawet sezon rozpoczynaliśmy Ekstraklasy. No i jakbyś wykrakał, Michał, że to właśnie w końcówce zespół Szczerkasu będzie próbować wyrównać. Siłą rzeczy w wyrównanym meczu zazwyczaj ta przegrywająca drużyna w końcówce dociska, ta prowadząca podświadomie cofa się na własną połowę. Już kilka minut tak naprawdę do zakończenia tego spotkania. Widzimy tutaj też trenera Tomasza Olszewskiego przy linii bocznej. On akurat stoi na murawie i tam pewnie obserwuje, kto ile przebiegł. Tak, on ma te dane na bieżąco i cały czas śledzi, czy przypadkiem się nie obijamy. No teraz będzie groźna sytuacja, bo rzut wolny, no tak z kilku, z 20 metrów. I zobaczymy, no. Duży test dla Adriana Lisa. No i oczywiście też dla muru, który tutaj pewnie zaraz stanie. Michał, no podczas tej twojej przygody z Wartą, oprócz niestety tych kontuzji, przydarzyła się też kontuzja, która sprawiła, że mogliśmy cię później
przygotować przyjemny filmik na przedłużenie kontraktu, a więc to złamany nos. Złamany nos. Prezentowany przez obecnego kolegę z zespołu. Kolegę z zespołu. Który zresztą jest na boisku, Bogdan Ciru. Zobaczymy. Mówił, że przychodząc do warty trochę obawiał się mojej reakcji. Jest rzut wolny, dobra interwencja Adriana Lisa. Dobra też, bo to piąskowanie w bok udało się uniknąć jakiejś dobitki. Trochę nas zamknęli na naszej połowie, ale aby chłopaki to teraz wytrzymali do końca. Być może ten faul trochę uspokoi sytuację. Tak, wyjdziemy trochę wyżej. W ogóle dość pechowy ten Białystok, jeśli chodzi o te mecze zielonych, bo przecież tak, rok później Dimitrios Stavropoulos też został Batmano Zorro. Też złamany nos, tak. No nic, no piłka jest sportem kontaktowym. Ale takie kontuzje chyba też najbardziej bolą, bo no de facto jesteś sprawny fizycznie, tylko tak, mógłbyś biegać, możesz kopać, grać. Ale niestety musisz chwilę się trzymać od aktywności. No jako środkowy pomocnik, czy w przypadku Dimy środkowy obrońca, to jednak gra głową jest dość ważna. No, zdecydowanie. Nie, no. Jest to częsty element występujący na boisku, więc to nie, no, to trzeba mieć pełną sprawność na pewno. Tutaj udało się troszeczkę odeprzeć te ataki. Tak, przenieśliśmy grę na połowę Czerkasów. Przydałoby się taki gol na 3-1, bo on by już pewnie uspokoił Wartę w kontekście tego właśnie spotkania. Stefan Savić teraz nieźle tutaj najpierw sobie tą piłkę wyłożył. Dobra interwencja trenera Babiarza. Krzyczy tutaj Adrian Lis. Około 3 minut pewnie. Zawodnik ustawia trenera, nie wiem, czy to tak powinno być. No właśnie, porozmawiamy sobie później z Adrianem po tym spotkaniu. Albo trener Babiarz sobie porozmawia. Jest szansa teraz, świetna piłka. Właśnie od trenera Babiarza. Nadal jest jeszcze przy piłce Warta. Będzie strzał, niezła próba. Huknął paka z lewej nogi z 30 metrów. Ma ten chłopak spory talent i to teraz tutaj widzieliśmy. Dwie w ogóle niezłe próby paki w tej połowie. Tak, fajnie, że decyduje się na te strzały. Widać, że zależy mu na tym pierwszym golu w barwach zielonych. Nawet jeśli to jest tylko właśnie sparring. Dotychczas Kuba strzelał w centralnej lidze juniorów. I to zresztą całkiem urodziwe gole niektóre. Teraz rzut wolny dla jedno z ostatnich zespołu. Jest dośrodkowanie. No tutaj jeszcze będzie szansa pewnie. Myślałem, że zawodnik może zdecyduje się na jakieś uderzenie, ale jednak wycofanie piłki. Kolejne dośrodkowanie, ale no bez zagrożenia. Patryka Rychlika. Też trzeba przyznać, że Patryk nieźle w tej drugiej połowie. Daje radę. Na razie Warta w tej części na zero, jeśli chodzi o straty. No ale czuję, że tutaj ta końcówka może być też dużym testem dla Patryka i reszty defensywy, bo Czerkasy zdeterminowane, żeby jednak tego meczu nie przegrać. A na razie... Tak, no teraz już nawet bramkarz przeciwników prawie na połowie boiska. Próbują tutaj podopieczni Ołega Dubina. Jesteśmy szczelnie ustawieni. Pewnie zaraz będą próbować jakieś dłuższej piłki czy wrzutki. Też trzeba przyznać, że akurat wyjątkowo w tym sezonie sporo takich goli straconych w końcówkach. I to w taki częstopochowy sposób. No, to było to naszą bolączką i w poprzednich sezonach chyba też. Czy to w Kielcach, czy w Radomiu w tym sezonie. Niestety takie rzeczy się zdarzyły. Schodzi już tutaj trener Dawid Szulczek z Adamem Zrylakiem i zresztą sztabu. A to wyraźnie wskazuje na to, że powoli nam się ten mecz zbliża ku końcowi, bo rzeczywiście 90 już minuta. No i pewnie zaraz ostatni gwizdek sędziego.
No ale może jeszcze po tej akcji, bo tutaj Kuba Bartkowski przy piłce. Będzie podanie do Stefana Sawicza, ale nieudane. No, ale może jednak jeszcze spróbują zieloni. To jest faul. Też końcówka meczu tak naprawdę. Dobrze, mądrze Sawicz zagrał pod faul. Jeszcze będzie rzut wolny. A dzięki temu wszystkiemu też, mimo że ten nasz zegar troszkę później uaktualnił się na tą drugą połowę, to czas mamy dobry, bo właśnie już 90 minuta, a właściwie 90 już pierwsza. No i będzie szansa, ale w tym momencie odgwizdany, spalony? Oj, raczej nie było. Dobre podanie Mateusza Kupczaka, skośne. Niezłe dzisiaj te przerzuty, czy to w pierwszej połowie Dimitriosa Stavropoulosa, też próbował Wiktor Pleśnierowicz uruchamiać często naszych zawodników z ofensywy. Teraz Mateusz Kupczak, no jeszcze próbują zieloni. Stefan Sawicz, chyba teraz jeszcze bardziej zdeterminowany. To jest faul, to musi być faul. Lekka dyskusja naszych bałkańskich braci. Wadario Wininger wsparł tutaj Stefana Sawicza. No będzie rzut wolny. Myślę, że to już powinien być ostatni stały fragment gry w tej drugiej części. Bogdan Cyrus przy piłce. Stefan Sawicz jeszcze się nie podnosi, ale miejmy nadzieję, że zaraz wstanie i zdoła dokończyć to spotkanie. Czy jeszcze nasi zawodnicy wybiorą utrzymanie piłki, czy wrzutkę gdzieś tam w pole karne? Wyraźnie widać, że Warta tu już po prostu chce dowieść ten wynik do końca. Tak. I to nie dziwi, ale nie kończy nam jeszcze sędzia. Teraz zakończył, a więc to pierwsze spotkanie w SIDE zakończone wynikiem 2-1 dla Warty Poznań. No Michał, zawsze dobrze zacząć. Sporo pozytywów. Zwycięstwem, tak jest. Wystrzelone bramki, wygrany mecz, materiał do analizy dla sztabu. Także bez kontuzji, czyli wszystko to, czego oczekujesz od pierwszego sparingu na obozie przygotowawczym, tutaj miało miejsce. 2-1 wynik tego spotkania. Warta Poznań wygrywa na sam początek zgrupowania w SIDE z LNZ Czerkasy i dzięki temu też na pewno w pozytywnych humorach będą warciarze przygotowywać się do tego spotkania ze Slovanem i do kolejnych dni tego zgrupowania w SIDE, które jak doskonale wiemy jest dla nich dużym, na pewno dużym wysiłkiem. Za te 90 minut bardzo serdecznie, gorąco dziękuję już mój współkomentator. Michał Kopczyński, dziękuję bardzo. Dziękuję Michale serdecznie, że towarzyszyłeś mi dzisiaj, no i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy się teraz po tej drugiej stronie obiektywu już na boisku. Ja nazywam się Piotrek Przyborowski. Dziękujemy serdecznie za tę transmisję. Mamy nadzieję, że do zobaczenia również podczas kolejnych transmisji, a także zapraszamy już dzisiaj serdecznie na godzinę 19 polskiego czasu Kuba Kiełb w Q&A u nas w Green Side Live i w kolejnych dniach również będziemy gościć innych naszych zawodników. To tyle na dziś. Do usłyszenia.